Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj powiem na temat oczekiwań. Oczekiwania. Bo uważam, że to jest ważny temat. W rozwoju osobistym. A że mi się zdarzyło w tym siedzieć również, to po zakończeniu tego etapu, jakby nagrywam ten filmik, by się podzielić swoim doświadczeniem, jak zwykle. Oczekiwania. Kiedy oczekujesz, tak naprawdę stoisz w miejscu. Kiedy oczekujesz, że ktoś obejrzy twój filmik lub wykład, to znaczy, że nie obejrzy. Dlaczego? Ponieważ ty czekasz. Ty ciągle czekasz na to, że ten ktoś się pojawi, że ten ktoś przyjdzie. Co więcej, znaczy to, że kiedy oczekujesz, również jakby nie do końca ufasz sobie, nie do końca się doceniasz, nie do końca jesteś dumny z siebie, nie bójmy się tego słowa. Twoje fundamenty po prostu są jeszcze nie do końca zalane betonem, rozumiesz? Nie do końca są trwałe. Co z tym fantem zrobić? Najlepiej nie oczekiwać. Przestać czekać za kimś, kto obejrzy lub pochwali twoje poczynania. Najlepiej jest sobie po prostu zaufać. Na siebie zawsze czekać. Bo to ty kreujesz swoją rzeczywistość, nikt inny. Każdy płynie przez życie inaczej. Co nie znaczy, że masz być w kokonie takim, wiecie, zamknięcie jakby w klatce przed kimś, kogo spotkasz, że już nie możesz z nim przebywać, no bo on cię nauczył, że nie masz jakby za nim czekać i tak dalej, nie przyszedł, tak? A więc się zawiodłaś lub zawiodłeś. Nie, to nie tak wyglądać ma oczekiwanie. Oczekiwanie za sobą, nie za kimś. Bo nikt ci nie zaklaszcze tak, jak ty byś zaklaskał dla siebie. Nikt ci nie powie, jestem dumny czy dumna z ciebie, jak ty sobie nie powiesz tego. Tak jak ty sobie nie powiesz. Oczekiwania rujnują
wnętrze istoty. Psują całe fundamenty. Zaczynają psuć. Jeśli w porę nie zareagujesz na to, to twój świat po prostu rozwoju osobistego runie. A co to znaczy żyć bez oczekiwań? Żyć bez oczekiwań to znaczy cieszyć się. To znaczy żyć swoim życiem. To znaczy nie czekać, ale też nie zamykać się przed innymi. Przed tymi, których spotkasz na swojej drodze. Nie może być tak, że od tej pory, skoro nikt nie zrobił tego, czego od niej niby oczekiwałeś od nich, to ty już się zamkniesz na drugą osobę, na drugą istotę. Nie może być tak. To jest również niejako, myślę, że połączone z ego, z taką pysznością. Ponieważ kiedy siedziałam w tym oczekiwaniu, tak, to czułam, że jest we mnie, zaczyna się ego niejako. A co to jest ego? Ego wyróżniamy dobrą i złą stronę ego. Ale na ten temat już nie będę się rozwijać, ponieważ już nagrałam taki filmik o ego. Ja akurat byłam w tym złym ego. Ja to wyraźnie czułam gdzieś tam, że wraz z oczekiwaniem, że ktoś przyjdzie, to czułam, jak narastało to ego we mnie. Musiałam zapytać znajomą osobę, czy to jest faktycznie co myślę, że to jest ego, ponieważ musiałam się upewnić po to, aby zlikwidować to złe ego. Dalej idąc tym doświadczeniem, czułam się po prostu źle jakoś. Taka, wiecie, wręcz wkurzona, bo ego złe ma to do siebie, że wręcz buntuje się, prawda? Wręcz chce być zawsze pierwsze. Ja niestety przy tym doświadczeniu to czułam, ponieważ przygotowałam się do wykładu, do filmiku całą noc i oczekiwałam, niestety, czego żałuję. A może nie żałuję, bo tego nie można żałować. Nauki wyciągniętej z błędów nie można żałować nigdy. Natomiast oczekiwałam od innych, że przesłuchają, że będą razem ze mną i że przesłuchają tego filmiku, co było
nauką dla mnie, ponieważ na moje szczęście były dusze i zwróciły mi uwagę na to, co robię. Na to, jak robię. Tak. Jak powinnam zrobić. Ale ja na to potrzebowałam czasu, żeby to zmienić, ponieważ nie dało się do mnie wtedy dotrzeć, jakby. Nie. Ponieważ ego jest twarde i no wręcz nie do przyjęcia. Nie przyjmuję tego, co inni mówią. Tak, na szczęście już jest po... Ja się bardzo cieszę z tego. I przestrzegam was w tym filmiku. Żyjcie bez oczekiwań. Róbcie zawsze z przekonaniem w sercu, że to, co robicie, jest dla was ważne, nie dla kogoś innego. I przy okazji nie zamykajcie swoich drzwi na innych. To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym. Pa!